Cześć, siemanko. Dzisiaj będziemy opowiadać o grze Demon Tills. Fliperek. No musiałem nagrać coś na temat tej giereczki, no bo się chodziło na te fliperki z dzieciaka nad morzem, sobie postrzelać za złotóweczki. No to mówię, czemu nie, nie? Trzeba troszeczkę nawiązywać do tego, do tej nostalgii. Zobaczyć, co tutaj było. Pierwsze podejście nie było udane, ze względu na to, że mikrofon coś mi tam nie działał. Ale lecimy z tematem. Zagramy sobie na normalku. Shift. Ja tam... nie wiem, czy to się zmieniło. Ale sprawdzimy. To niestety. To nie polecam grać na dwóch shiftach. Bo jak ktoś nadusi parę razy shift, to wiadomo, jak kuleczka leci, to można zaspamować. To wyskoczą ci klawisze systemowe, nie? No to na samym początku przygody z tą grą proponowałbym sobie zmienić po prostu ustawienia. Tutaj da radę to zmienić. Nie, musimy wejść do menu. W menu zmienić. No sobie tam zmienię na przykład na Q i E. OK. Start. Na normalku zagramy. Cześć, siemaneczko. Dobrze, że jesteś, bo recenzujemy giereczkę. Taką mini giereczkę od Epika. Na szybkości. No i zaczynamy. Zobaczymy, ile mi się uda tutaj nabić tych punkcików. O, udało się wrzucić do koszyka. Wiadomo, chcemy być na tej górnej części. A co tu się wydarzyło? Proszę, nawet nie wiedziałem, że tak można. No, giereczka jak najbardziej zajmująca czas. Wiadomo. Grasz w coś, co nie, jak nie masz dużo czasu, albo coś pobierasz sobie na kompa, czy coś. Znaczy możesz sobie odpalić, żeby sobie umilić czekanie. Też jak grasz w LoL'a, czekasz za następną rundą, możesz też sobie umilić. Kuleczka. Lata. Kurczę, no. Cena jak najbardziej odpowiednia, bo za darmo. Polecam. Wydaje mi się, że po poprzednim dropie Epic nam chce dać troszeczkę lżejszy klimat. Ze względu na to, że ta gireczka poprzednia była dosyć straszna. No dzieje się tutaj, nie? Niby taki fliperek, ale dzieje się. Lata ta kula. Najbardziej, nie? Do biura polecam, nie? Ktoś pracuje w biurze. Wam pokażę, że to zaraz smyknie. Bo przejął to już. No. Zeszłym razem udało mi się to obczaić. Cykacie sobie tutaj. Cykacie sobie tutaj w tego, nie? Wam szef wbija do biura. I robi się tak, cyk! Zamykacie szybciutko giereczkę, nie? No sobie, no wiadomo, nie? Alt i tab, minimalizujesz tam w mailach, niby coś tam krzywisz, nie? Jak wracasz do tej gry, to co jest najlepsze? Jak wracasz do tej giereczki, masz tutaj takie coś, zobaczcie, jak szanuje ta gra nas, nie?
Bierzesz. Wracasz i masz 3, 2, 1. Zero, żeś miał czas, żeby położyć te ręce na klawisze, nie? O niestety, nie udało się. A myślę, że jeszcze mamy jakąś kurkę, co w zanadrzu. Ale mnie oszukali w tym momencie. Udało się. Kurczę pieczone, no. Ale wyratowało mnie jakoś, nie wiem, coś się stało, dlaczego. O. Czy zaraz coś podzieje? Trochę się pod... Nabija tych punktów, nie? Greczka dużo nie waży. Można ją pobrać. Zachęcam. Można ją sobie pobrać. Pograć, sprawdzić. Przetestować. No i co? Ja nabiłem teraz 7 milionów 790. Bardzo dobrze. No dobra, to możemy zrobić tak. Zrobimy sobie konkurs na naszym kanale. Wstawię top score na kanale i kto będzie miał najwyższy wynik? Będzie miał najwyższy wynik, ten wygra coś. Jeszcze nie wiem co, ale coś tam może wygra. Coś ciekawego może. Także robimy turniej w tą giereczkę. I zobaczymy, czy mnie ktoś pobije, nie? Mam za pierwszy raz, ale chodzi o to, żeby był pierwszy wynik, pierwszy w tabeli, że pierwszy raz grasz w tą rundę, nie? I tu jest ta tabela i ten pierwszy wynik się liczy. Robimy zrzut, ja zorganizuję jakiegoś Discorda, żebym mógł te screeny od was zobaczyć. No i tyle, nie? No to do usłyszenia, nie? W takim wypadku. Przechodzę na inną giereczkę. Cześć!